STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Biały Białystok. Damian, za nami dwa mecze rundy mistrzowskiej. Dwa mecze, po których no, można powiedzieć, nieźle weszliśmy w tę rundę, bo i po spotkaniu na trudnym terenie w Krakowie i po starciu z liderem u nas w Białymstoku mamy cztery punkty. W niedzielę kolejny. Egzamin, kolejny sprawdzian, przyjeżdża Lechia Gdańsk, która bezpośrednio wyprzedza nas w tabeli, no i dla nas można powiedzieć taki trochę mecz o sześć punktów. Na pewno, tak jak powiedziałeś, dobrze weszliśmy w tą rundę finałową, e, mamy cztery punkty, wiadomo, że gramy każdy mecz z, z bezpośrednim rywalem do, do miejsca e, o podium, czy o, też o puchary, także każdy mecz tutaj będzie istotny, bo, bo różnice nie są zbyt duże. Wiadomo, że legia trochę odjechała od, od reszty stawki, ale, ale pozostałe zespoły są w zasięgu i każdy mecz będzie ważny. Wiadomo też, że jest końcówka sezonu i e, dużo takich detali będzie decydować o tym, e, od przygotowania fizycznego po szerokość kadry. E, także w niedzielę będziemy chcieli zgarnąć trzy e, punkty. Zwłaszcza, że. Ten wczorajszy mecz dał taki dobry znak, że, że fajnie graliśmy w piłkę. Zabrakło tej przysłowiowej kropki na D, ale, ale z tego występu możemy być zadowoleni. Damian, jeżeli chodzi o to niedzielne spotkanie z Lechią Gdańsk, przyjeżdża zespół, który bardzo dobrze wszedł w rundę mistrzowską. Dwa zwycięstwa, bardzo ekonomiczne, bo jeden do zera, ale... Trzy punkty, zawsze są trzy punkty. E, mierzycie się z zespołem, który w zeszłym sezonie był waszym e, koszmarem, ale z drugiej strony w tym sezonie e, zdobyliście z nimi cztery punkty. No i to ostatnie grudniowe, jeszcze za kadencji tymczasowego wówczas trenera Rafała Grzyba, bardzo efektowne: 3 do 0. Na pewno, ale też myślę, że nie ma co porównywać tych spotkań, bo tak jak powiedziałeś, oni teraz dwa wygrali. My zdobyliśmy cztery punkty i tak naprawdę zobaczymy jak to spotkanie będzie wyglądało. Ja się cieszę, że, że wczoraj to, co sobie założyliśmy przed meczem, myślę, że w 95% zrealizowaliśmy, bo chcieliśmy wyjść wysoko na legie i agresywnie od początku narzucić swój styl gry i myślę, że to się udało jedynie gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy nas złapali, ale, ale tak naprawdę to też było nieuniknione, bo ciężko grać cały czas wysoko i agresywnie przez 45 minut. A co do niedzieli, no będziemy chcieli podobnie narzucić swój styl gry, i zwłaszcza że gramy u siebie przed własną publicznością, a wiemy, że też się tak złożył termin, że te mecze, gdzie zazwyczaj były, można powiedzieć, najcięższe w sezonie, że na Legi na wyjeździe i na Lechi na wyjeździe, gramy u siebie, tak? Także mamy jakby tą swoją publiczność przed sobą i oni będą nas wspierać, a my będziemy robić wszystko, żeby przy słonecznej zdobyć trzy punkty. No właśnie, powrót kibiców na słoneczną po długiej, ponad trzy miesięcznej przerwie. Już mieliście ten doping w meczu z Legią. Jak bardzo to się różni, to mecz z kibicami od tego meczu bez kibiców, bo do tej pory wiadomo, do 30. kolejki, no te spotkania, gdzie słyszeliście podpowiedzi ten słyszeliście samych siebie, reakcje na boisku. Wczoraj już było inaczej, wczoraj już był doping, wczoraj już były okrzyki z trybun, i generalnie no, w końcu wróciła taka ligowa atmosfera. Na pewno jest to zupełnie inne spotkanie, bo tak jak powiedziałeś, wszystko słychać jakby te podpowiedzi trenerów, ale e, też nie ma co ukrywać, że z kibicami jest to i większa motywacja, i, i też człowiek jest bardziej skoncentrowany, bo jednak przywykł do tej atmosfery. Wczoraj, mimo że nie było jakby zapełnionego te 25% stadionu u nas, to, to było głośno i e, mamy nadzieję, że ta pora niedzielna wyzwoli, że jeszcze więcej kibiców przyjdzie na mecz, a my będziemy chcieli się odpłacić dobrą grą, bo wiadomo, że, że jakieś tam swoje marzenia mamy, swoje jakieś cele też, żeby, żeby z tego sezonu wycisnąć jeszcze maksa, a tak naprawdę wszystko później weryfikuje boisko, my się czujemy dobrze przygotowani fizycznie. Mecz, mecz wczorajszy myślę, że pokazał taki pozytywny obraz gry, jak chcielibyśmy grać, począwszy od tyłu. Trzeba tylko jeszcze potrenować nad wykończeniem, żeby, żeby dać tą przysłowiową kropkę na D, bo, bo do 30 metra było fajnie, ale później tego czegoś zabrakło. Tak, tak jak Iwan powiedział, że być może umiejętności, być może troszkę szczęścia, ale, ale myślę, że jest to taki dobry znak, że że z silnym rywalem pokazaliśmy dobrą piłkę i możemy być z tego zadowoleni. W meczu z Lechią będzie na pewno wymuszona przynajmniej jedna zmiana w defensywie. Wypada Bogdan ceru za czwartą żółtą kartkę. Nie wiadomo co z Kubą Wójcickim po tym jak został wczoraj zmieniony. Z drugiej strony w meczu z Legią, nie wiem, być może po raz pierwszy w tej rundzie, ta nasza defensywa zagrała w tym samym składzie osobowym. Nie było żadnych... Zmian, jak z twojej perspektywy takie rotacje wpływają, czy one w ogóle w jakikolwiek sposób wpływają na zrozumienie się powiedzmy zawodników w formacji? No myślę, że mamy tyle jakości z tyłu i z przodu, że obojętnie kto wejdzie no to będzie trzymał ten odpowiedni poziom. Wiadomo, że troszkę inaczej jest gdy wejdzie zawodnik, który dłużej nie gra, bo Musi, musi jakby się wdrożyć w ten mecz, nie od razu będzie jakby brał na siebie cały ten ciężar gry, ale my też mamy tego świadomość i jesteśmy w stanie pomóc, pomóc koledze, który akurat wchodzi po dłuższej przerwie do grania. Także myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś tam problemu, obojętnie kto zastąpi Bogdana, myślę, że będzie wywiązyło się ze swojej roli bardzo dobrze. A my jako cały zespół musimy po prostu zagrać konsekwentnie to, co sobie zakładamy przed danym meczem i, i myślę, że wtedy będzie dobrze. To jeszcze na koniec zapytam o mecze u nas, ponieważ w tym roku mecz z Legio był już bodajże szóstym meczem rozgrywanym przy Słonecznej, i z tych sześciu meczów na razie wygraliśmy jeden ze Śląskim Wrocław. Natomiast tylko w trzech strzelaliśmy gole i tylko z Wisłą Płock był to więcej niż jeden gol. Z czego to wynika? Taka. Myślę, że mogę powiedzieć taka niemoc w ofensywie, w meczach u nas, bo z drugiej strony wyjazdy, jeżeli oczywiście prawda patrzymy ostatnie cztery spotkania, to tam punktujemy aż miło. Na pewno, na wyjeździe gra nam się teoretycznie łatwiej, tak, bo, bo nigdy nie są to łatwe mecze, ale e, dziś może to wynika z tego, że tak jak wczoraj Legia, tak? Legia była zadowolona z tego remisu, a e, my u siebie staramy się grać ofensywnie, czasami kosztuje to tym, że nas kontrują, ale, ale chcemy grać o pełną pulę, no bo wiadomo, że gramy u siebie. I może to wynikać po prostu z tego, że rywal nie chce się zbytnio otwierać u nas i, i woli w kompakcie czekać na jakiś nasz błąd i ten błąd starają się później wykorzystać. No bo tak, na, tak naprawdę Płock cały mecz praktycznie czekał na swojej połowie. Wiadomo Piast też jak przyjechał to był zorganizowany, żeby, żeby grać bardziej z kontry, także na wyjeździe jest teoretycznie łatwiej, bo rywal, rywal też chce zdobyć trzy punkty. My gramy ofensywnie i, i wtedy te, ten mecz się dosyć bardziej wyrównuje. Także nie ma, nie ma jakiegoś takiego złotego środka na to, żeby, żeby powiedzieć od czego to zależy, bo gdyby, gdybyśmy wiedzieli, to, to byśmy coś skorygowali. No, my staramy się grać w każdym meczu ofensywnie, żeby żeby pokazać się z jak najlepszej strony, żeby pokazać, że chcemy te trzy punkty zdobyć, a do tego dorzucić jakiś fajny styl grania w piłkę. STS zakłady bukmacherskie sponsorem głównym Jagieloni Biały Stok.